Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu we wtorek 6 czy też 7 sierpnia. Za chwilę majstra zapytam. Majster, który dziś jest? 6. We wtorek 6 sierpnia. Mamy już popołudnie, godzina 17:30. Słuchajcie, pojechaliśmy z majsterkiem godzinę dobrą temu na pole do żyta. Majsterek kosił zbiorniczek żytka, zbadaliśmy wilgotność 15,4, 15,6. Nie wyschło, myślałem, że będzie gdzieś już w granicach 14,5, poniżej 15% jednak nie zeszło i myślę, że dzisiaj ono już wiele nie podeschnie. Za to kłaść do domu i ten podkładek wtedy pod przód. Dobra, a dobrze się stało, że pojechałem też, bo włączyłem tylko łańcuch gardzieli, napęd tutaj hederu i strzelił mi łańcuch gardzieli, środkowy łańcuch środkowy. Myślałem, że może przeskoczył czy coś, ale tylko się schyliłem, łańcuch pękł, zjechałem na bok, nawet nic nie zanurzyłem się dzisiaj w zbożu. No i co, majsterek pojechał, ten zbiorniczek złapał, przejechał długość pola, zbadaliśmy wilgotność, nie jest suche, profilostu absolutnie nie nadaje się do zboże. Jest tam do sprzedaży jeszcze z mojej strony 40 ton kontraktu do realizacji. 3, nie, w sumie jedną odstawę sąsiad mi zrobił dzisiaj. Chyba miał już około 12 ton. I ja wczoraj miałem 10,300. Także jeszcze 40 ton do odstawy z mojej strony. No ale że jest wilgotne, a wynikła też awaria, to postanowiliśmy obaj zjechać i zająć się tym problemem. Być może zamówię nowy łańcuch, bo to usuniemy, ale ten łańcuch trochę już też wypracował. Raz go wymieniałem i on już może być wyręczony. Także zrobimy to. No jak woda dopisze, to będziemy prosić tą akumulę i nam poleci. No.
Problem z tego taki, że ucho było pęknięte. Urwało ucho i wtedy zerwało łańcuch. Bo widzę tutaj, że patrzę, świeże. Ale to też tu jest miejsce z nim, tak? No, ale tu jest świeże i to. Tu jest świeże, a tu już było na pęknięte. Urwało to, proszę was, lewo. No akurat nie sprawdziłem, bo lubiłem się sprawdzać jechać. Słuchajcie, zawsze lubiłem sobie przed wyjazdem przekręcić cały łańcuch, żeby zobaczyć. Tego będzie popuścić. No, popuścimy, czyli tak zostawiamy. Gaszę maszynę. Ładnie chodzi silniczek. Pięknie chodzi. Będę zachwalał. Zachwalał te silniki, słuchajcie już. W ogóle producent Deutz silników to jest, to już chyba jest najlepszy światowy producent silników. I silniki Deutza, słuchajcie, te, które, te stare właśnie chłodzone powietrzem, te FL-e, to są. No jak nie? To są chyba najbardziej udanymi motorami. Liczyliśmy już średnią 80 godzin silnik pracuje, odkąd zaczęliśmy kosić, bo ja go nie gaszę, on jest zapalany, słuchajcie. Zapalany jest tutaj pod wiatą i tu jest gaszony. Na polu nigdy nie jest gaszony, czyli on te 10 godzin, nieraz 12 godzin pracuje, czy 8, w zależności od tego, jak długo, o której się wyjeżdża, czy to jest o, w południe, czy od 12, nieraz jak się kosiło do 12, to 12 godzin, on nie był wcale gaszony. No ale do czego zmierzam? 80 godzin mam już wyjeżdżone, bo dzisiaj sprawdzałem i dzisiaj go tankowałem i majsterek zliczył, policzyliśmy sobie zużycie. Ja mówię, że wyjdzie 7,5 litra. Majster policzył 80 godzin i przez wszystkie litry. No, przez wszystko. Przez wszystkie litry, które dzisiaj zatankował i to, co było w zbiorniku, do zbiornika wchodzi 160 litrów. To wszystko sumował, te litry, które w zbiorniku, do zbiornika były wlane i te, tak, które są obecnie. To wyszło, ja mówię, że 7,5 litra. Majster mówi, że 9400. 9400 na godzinę pracy. No to się bardzo zdziwiłem i później mówię, odejmij 150 litrów, to co jest w zbiorniku, zatankowany do pełna i wychodzi, wyszło ci 7400. I wychodzi 7450, czyli nic się nie zmienia, co roku pali na godzinę pracy tyle samo. Wiadomo, jak żyto tnie, no to może pali wtedy, może pali 9, ale jak jedziemy tak tylko, no to pali znowu 5, nie? Czy 6. Czy średnie spalanie. Ale średnie spalanie. Na każdą godzinę wychodzi 7,5 litra, także macie odpowiedź. 120 koni, czy też 110. New Holland 95, a spalanie jest tam, mi spalanie wychodzi dyszkę albo ponad, worce to chyba przekraczałem, zależy jak trzema schibami to. Zobaczcie, bardzo oszczędne silniki, ten mały czterocylindrowy to on tam pali z 6 literków, ten tu ta gwiazda, jeszcze mu brakuje 4 lata. Niecałe 4 lata i będzie obchodził 60. urodziny. Będziemy chcieli go odrestaurować. 65. Co? 65. Co 65? Emerytura, już koniec, on kończy pomału. Ile może robić? No, no i jeszcze później 5 lat, czyli jeszcze 9 lat pozostało i na emeryturę przechodzi. W dalszym ciągu męczy mnie krztusiec, ponoć babcia teściowa mówiła mi, że krztusiec panuje.
Dobra.
rękę zmarł. Kurde, nic nie mówicie. Wszystko tak będzie. Teraz źle. Tak było przed chwilą. A to mówisz. No tak. O. Tak. No co? Będzie. To będzie. Czego by więc? On jest trochę tu rozeszły. Można doklepać. Ale to ci nie wejdzie. Tak, ma być, tak? No. Trzymaj się. Kurwa, ta kostka była lepsza. Nie? No ale to kostką ja tu jak mam operować u góry? Tu. Czekaj tu. No. Tu musisz go na końcu trzymać. Koniec. A on jest spięty. Wszystko dobrze? Że krótkie są. To są ćwieki dużo dłuższe. Nie, nie pukaj go. Musi ją strzelić. Po rękach ciągnie.
Tu jest dobry. Jak się trzyma na końcu, wiesz, tu jeszcze nie złapało, możesz przez dziurkę też trzymać. To ta jest ciągnąca? Czy one wszystkie są obojętnie? Nie. Kręcą się? Ciągną te tyłu. Z tyłu. Te są niezależne. Bo to są rurki. Dobra, blaszki i te. Zableczki musisz. Mam kupione. Teraz idź zobacz, gdzie one są. Ja. Majster znajdzie zawleczki, słuchajcie. Ja sobie uczeń. Czyli ja zapalę sobie papieroska. No. Zbiornik nakosiłem, to dziś elegancko mi poszło. Ten kombajn wymiękł w końcu. Tak. Tak gadali. Takie coś tu się zdarza. Dobra, muszę zawleczki poszukać. To wszystko będzie precz. Ty też było tu zmienione. Na tym otworze jeździłeś kiedyś. Może i ten. I przegięty, nie dodałem.
Majster, możesz od razu te łańcuchy już pozanosić. A, no dobra. Zgadza się, bo jeszcze trzeba sprawdzić wszystkie. Rower. Dobrze, że Karol rower przestawił i oparł go, bo mówię, farba tam się zdrapuje. Kurde. Masz. No, są. Cadillaca takiego, wagę mi by połamał. Taki rower ładny i tak szanuje młodzież. Tak, młodzież szanuje rower. Albi się tam odrywa. To chyba będą odpowiednie. I to już grosza nie wejdzie. Zobaczę, czy jeszcze są. Dobrze, że sobie kupiłem ostatnio, mówię, wezmę po szczypcie z każdego rodzaju. Mam to chyba teraz z 20 różnych. To duże. O, a ta? Czy to jest taka sama? Nie, to jest większa, zobaczcie. Ta jest większa, krótsza, ale większa i zobaczymy, czy ta wejdzie. Jednak nie. Dobra, czyli muszą być te. Muszą być te. Dwie. A tu mam jeszcze jakieś. O! Majster, szukaj. Takie. Tu? No. Tak. Dobrze patrz, nie? Bo tu jest kilka rodzajów. Nie wiem, czy teraz cień już... Cień. To jest cieńsza. No te tak. A ta cieńsza. Znajdź. Dwie, cztery, no, sześć. No. Chociaż dziesięć, to żebym to miał... To niewiele cieńsza ona jest, ale jest. Jest. Nie, no widzę. Tam sobie na kanę położę, w razie W to będę miał. Bo... Przyszykować się na jutro, bo jutro może będzie zboże suche, to fajnie by było, żeby dwa kombajny chodziły, bo się nic nie działo. Dwoma kombajnami jesteśmy w stanie, kawałek jest dosyć ładny. Duży to idzie nakosić. O 12 jechać, nawet zależy jaka będzie pogoda, będzie dobrze, słońce świeciło od rana, to o 11 wyjazd z domu. O 12, żeby kosić. Pierwsze zbiorniki na sprzedaż. A jak zejdzie wilgotność poniżej 14, po południu do silosa. Do silosu. Te, co ja tu wyjąłem, to są troszkę cieńsze i dłuższe. I kolor mają inny, żółtawy. Bo tak wizualnie, nie, organoleptycznie nie tego? No to masz, dobra. Jeszcze jedno. No, ja sobie później znajdę jeszcze więcej. Znajdę też, dobra. Ta jedna. Jeszcze jedną znajdź, żebym miał na ten... Bo no i co, patrz, tego już są grubsze. Tutaj przynajmniej 10 rodzajów mam. Widzę, że ma 10 rodzajów. No taka. Dobra, to wybieraj, ja tu będę sobie zaginął.
Okręcik muszę sobie przyjąć. Tak, słuchajcie. Zawleczki zawsze trzeba zakładać główką, żeby było z włosem. Tu gdzie rozciągacie, że zawleczki musi być łepek. Jak one były wywinięte naokoło, nie? Tak, że aż je połamało. Coś tu popatrzysz, no coś tu niby mam. No, pan Dorian wrócił. No. Wrócił pan Dorian. Ryk. Czemu takie zaginasz? Co? Zawleczki. Nie odwiną ci się? No się tak kręci do dołu. No. Prawidłowo to tak może by wystarczyło. Nie wiem, zawsze wywijałem, ale czy to jest dobrze, nie wiem. Człowiek nie ma szkoły, to nie wie. Tam bym tak zostawił i tyle. No, to możesz. Zobaczę, spraktykuję. Bierz te, bo nie wiem, czy tamte są dobre. Praktyka czyni mistrz. No, tu gdzieś tak. Co? Tam. Tam gdzieś. Co? I gdzie ten kombaj kosi? No ci mówię, że tutaj gdzieś, za wioską. Kawałek. Kameleon. Najedzony. Gdzieś tam. Ej, no trawę jedźcie. Jedźcie trawę. No, malutkie. Nakręcił, to już go nie słychać. Jak jedzie w tamtą stronę, to go słychać tłumnikiem do nas. O,
Zobaczymy. No dobra, słuchajcie, mamy łańcuch spięty, trzeba teraz tak, naszpanujemy go, wyprostujemy listwę, albo najpierw możemy wyprostować, czy mam tu proste listwę? Mam jeszcze na stanie listwę, czy już nie mam? Nie mam, nie? No przestań mnie nagrywać. Tamtą sobie zostawimy. Damy tą listę. Weź majster tego, odkręć tu. No. Zicha już pogoniła? Nie ma zicha żadnego. Zichu się nie odżywia. Nie mam tej faktury, wiesz? Patrzyłam specjalnie na wszystkich, szukałam, ale nie. Może jeszcze przekosimy żniwa. A wtedy trzeba byłoby mu kupić już. Patrzymy, może będzie tak, że będzie nam to chodzić teraz. Śruby trzeba, tak? Mamy takie śruby? No, tutaj zobacz. Chyba będzie. Ja miałem wymieniać, ale ty mnie kazałem. Kujka mi goni. 8 śruba, nie za długa, nie? Ile ona ma? 30? No kupowaliśmy do tych, nie? A, do listew. No to są. Do światła to wziąć. No weź to tam, będziesz widział. Osiu, nie wolno. U majstra w gardzieli jest listwa jedna, przez 3 łańcuchy. A tu są dzielone. Ogródek cały. Nie wiem, bizon też ma chyba jedną listwę. Nie, bizon ma na przemian, tak jak tu. Tak jak tutaj jest bizony. Porównaj ją. Dłuższa, ale mieliśmy kupić na wymiar. Nie, no to samo. Nie, no ja mam tu krótszą. Ty wziąłeś dłuższe czy taką? To samo. To samo, no, no to dobrze. To jeszcze jedno. Wszystko jest, zobaczcie, u wnuka, kurwa mać. Musi być wszystko. Bo ci, co mają nowe kombajny, no to oni nie mają nic. Czemu? No bo przyjeżdża serwis, sami nic nie robią. A, tam gadasz. To chyba... Im jest niepotrzebne. A jak... Tak piszą ludzie w internecie, że jak masz stare klamoty, no to musisz mieć. Masz stare klamoty. Zakrętki. Nowy tu podkładki. Dać... podkładki. Pierwszy spróbuj czarnego pomidora. Koktajlowy czarny. Mm. Dobry, nie? No. Luk. Mały kaliber. Tylko, wiesz? Może w innym są. Bo u mnie nie ma podkładki w ogóle. Dawaj nakrętkę. Ale pod... Nakrętka. Podkładka jest od łebka u ciebie. No tak, ale jak jest samo... Bo tu mam sprężyny, nie? No to nie. A jak masz samo kontrujące, to po co? Nakrętki. No ale tu nie mam właśnie. Aha. Nie mam tutaj nakrętek. Na 8 śruby tu nie mam.
Zakryj ten. I widzicie, tak to jest, kurczę. Dobra, tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. No też. Tu jest ok. 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 Wracamy. Ok. To już wymienialiśmy. Dajesz trochę na dół. Tu. Tu było sprawdzane. Czyli jeszcze cofnij i mamy jedno ucho. Ja będę ucho rozkuwał. Przy wymienianej listwie. Ja no już jest szajs po prostu. To jest ucho z tego łańcucha. Już. Ślisz? Tak, bo to jest zeszłoroczny Mercedes kręcony. To jest zeszłoroczne kręcenie tu, albo no, dwa lata może. Aha. Ale to już jest z tego. Nie, no muszę łańcuch. Skuwamy. Łańcuch muszę do wymiany. Hmm. Nie radzi cię? No dobra, mamy robotę jeszcze.